Cześć! Wracamy po długiej przerwie. Pogoda się trochę poprawiła, więc staram się wrócić do normalnego nagrywania już. I na początek tego sezonu ciekawostka dla wszystkich początkujących: zestawienie starego Stingera i nowego modelu ATK. Teraz może być trochę słabo widać, bo jakby nie było ażurowe łuki, mamy takie trochę ażurowe tło. Ale postaram się łeb w łeb porównać, czy nowy Stinger ATK to jest progres czy regres względem powszechnie lubianego Maxa, którego pożyczyłem od znajomego. Zresztą ATK jest też koleżanki. Ustawione są bardzo podobnie, tak więc jeśli chodzi o naciąg i ogólny feeling strzelania, będą porównywalne względem parametrów. Zobaczymy teraz, czym różnią się względem generacji. Na pewno to za chwilę Wam pokażę. Są spore różnice konstrukcyjne między nimi. PSI poszło w stronę taką, jaką poszedł Matius. Dłuższe majdany, krótsze ramiona. Co powoduje, że łuk, mimo że ma, załóżmy, oba mają 30 ata, to wtedy ten, który ma dłuższy majdan i krótsze ramiona, będzie stabilniejszy. Jest to sposób, w jaki Matius V3 na dobrą sprawę wygrał w pewnym momencie cały rynek, zanim reszta producentów przestawiła się na ten patent. W zeszłym roku to był chyba jeden z dwóch najlepiej sprzedających się łuków na rynku obok Bera. Przewagą generacji wszystkich modelów Stinger jest to, że no, są to solo kamy, czyli mamy bloczek tylko na dole. Dla początkujących jest to zdecydowanie bardziej tolerancyjny łuk do ustawiania, do pracy z nim, do regulacji. Mniej miejsc wymaga trochę bardziej zaawansowanej wiedzy, szczególnie przy bloczkach typu jakieś tam binary, jak mamy w Berach. Ta regulacja, już dochodzi timing, jest trochę trudniejsza. Częściej trzeba szukać pomocy gdzieś na forach albo w serwisach. W przypadku Stingerów odpada tak na dobrą sprawę większość problemów z tym związanych. Jedyne to, no, mamy to odkupione trochę prędkością. Łuki jednak na solokamach są zdecydowanie wolniejsze od podwójnych bloczków. Z drugiej strony ta prędkość, jeżeli nie polujemy, a zakładam, że kupując łuk na początek, nie kupujecie łuku już z założenia polowania, tylko raczej zdobywania doświadczenia, nie jest aż tak istotna. W sporcie strzeleckim gdzieś tam, nawet w 3D czy w fieldzie, na tym poziomie, gdzie chcecie rywalizować łukami początkującymi, też ta prędkość jest pomijalna. Tu ważniejsze są umiejętności strzelca i gwarantuję, że dobrze strzelający ze Stingera będzie strzelał znacznie lepiej niż początkujący z V3. Idziemy na stanowisko. Omówimy różnicę. Stinger jest Max, jest w wersji bazowej na dość tanich częściach. Wersja Max jest na trochę wyższych częściach, z tym, że żaden nie jest z edycji RTH. Akurat ten kolor, ta konfiguracja ATK nie występuje w wersji gotowej do strzelania. Jest na komponentach Maximala złożony. Bardzo fajnie wypada tutaj celownik Maximala i stabilizator, jeśli chodzi o jakość. Z tym, że właścicielka ma 7-pinowy celownik, co dla mnie jest trochę przesadą, ja wolę piątki. Aczkolwiek jeśli chodzi o jakość celownika, no nie mam zastrzeżeń co do niego. Dobra, to biorę kamerę w rękę i pokażę Wam w detalach, co czym się różni między jednym a drugim łukiem. Dobra, oto nasi obaj dzisiejsi przyjaciele. Mam nadzieję, że silnik autofokusu bardzo nie będzie słychać i nie będzie jakoś szczególnie rozpraszał. To jest wersja Max. A tu mamy ATK. Celownik Maximala. Bardzo fajny celownik. A co do tych, którzy zwrócą uwagę, pipsight nie jest przymocowany umyślnie do końca, bo jeszcze dzisiaj będziemy z właścicielką pracować nad tym, nad jego wysokością, tak więc jest tylko zakotwiczony, żeby nie odjeżdżał w górę na specjalnie na dzisiejsze strzelanie.
Generalnie pierwsza różnica, która się rzuca w oczy, to Stinger ma aluminiową rękojeść, a ATK ma rękojeść już gumową. Oczywiście pod spodem pewnie jest rękojeść taka sama aluminiowa, ale już widać, że jest to nowa generacja. Druga rzecz, a do tego zrobię specjalnie zdjęcie, to jeżeli będzie to widać w oddaleniu się, widać inne profile Majdanu. Stinger Max ma starego typu, taki sam wzór, jaki występował od przynajmniej 5-6 lat, jeszcze od czasów Supry czy mojego Dominatora. To ja mam 2013 i też miał ten charakterystyczny rożek na górze, na dole. Znowuż wersja Max ma już Majdan nowej generacji, jeśli chodzi o styl. Prawie prosta góra, bez rożków. Wygląda nowocześnie nieco. To już kwestia gustu. Ale bardzo podobny znajdziecie w Omenie i w Showdownie i wszystkich tych łukach, które wyszły w tym i w zeszłym roku. Tak samo Evil miał Majdan prosty. Cóż, no styl, kwestia gustu. Teraz druga ważna rzecz. Zobaczcie sobie długości ramion. Przy tak samo zestawionych kieszeniach Stinger ma znacznie dłuższe ramiona, co oznacza, że jego Majdan jest relatywnie krótszy. Reszta konstrukcji pozostaje bez relatywnie większych zmian. Tak na dobrą sprawę główna różnica to długość Majdanu, długość ramion. Ramiona w ATK są już też bardziej równoległe. Długość ATA o 2 cale różnicy. Czyli generalnie te trzy parametry zdecydują o tym, czy jest to fajniejszy łuk. Z założenia dla strzelających precyzyjnie jest to na pewno łuk fajniejszy. A przynajmniej powinien być fajniejszy. A dla polujących, no to już jest kwestia gustu. Niektórzy polują z 27 cali, a niektórzy polują z 38, więc no, to kwestia indywidualnych preferencji, warunków i tego, co nam akurat moda wskazuje. Dobra, obejrzeliśmy je troszkę z bliska. Rozstawiam stanowisko i za chwilę postrzelam i na szybko ocenimy różnicę. No, a tak przy okazji to w końcu dorobiłem się porządniejszego aparatu, więc opanowanie go chwilę zajmie, zanim nie będzie jakichś drobnych wpadek. W terenie nie mam możliwości dokładnie podglądać obrazu, więc jeżeli coś się rozjedzie, to wybaczcie. Opinia może o łukach będzie ważniejsza niż perfekcyjne nagranie. Drobna jeszcze korekta. Tu mam cal krótszy naciąg, a nie mam ze sobą Torxa do regulacji długości naciągu, więc no to niestety drobny fuck up, ale myślę, że dalej jesteśmy w stanie zrobić uczciwe porównanie. Pierwszy Stinger Max, 3 strzały. Teraz ATK.
Jestem już trochę bardziej rozgrzany. Myślę, że możemy uczciwie porównywać. A i zdjąłem z Maxa. A nie. Zdjąłem z ATK obciążenie, żeby miały podobną masę i stabilność. No tutaj charakterystyka wszystkim znana. Miękki początek, typowo backloaded, czyli największy naciąg mamy pod sam koniec. Łuk lekki, stabilny. Aczkolwiek czuć te 30 cali. ATK. Zdecydowanie dłużej czuć to tą szczytową część naciągu, co sugeruje, że będziemy mieli trochę większą prędkość. Rączka bardzo wygodna, tu nie ma zastrzeżeń. Jak dla mnie już teraz bardzo jednak czuć różnicę na plus, jeśli chodzi o stabilność łuku. Jest on też trochę cięższy mimo wszystko. Cykl naciągu trochę cięższy, trochę twardszy. Bardziej typowy już dla łuków z wyższej półki. Jednak no nie czuć tej gąbczastości, jaką miał czy ma Stinger Max. Zaraz kolejna seria. Zobaczymy, co jeszcze się ujawni. Teraz jeszcze jedna seria. Tym razem skupię się na stabilności łuku w punkcie. Czyli generalnie powie nam to, z którego łuku łatwiej będzie strzelać na punkty. Przy Stingerze, jego niewielkiej masie, w wersji Max, to pływanie jest już dość widoczne. Ale skupienie jakieś tam się składa. ATK. No już po dwóch strzałach widzę, że ten łuk jest znacznie stabilniejszy. No jest też niestety nieco cięższy dla kogoś, dla kogo niska masa jest priorytetem. Jeszcze kilka strzałek treningowo i przy
przejdziemy do podsumowania dzisiejszej imprezy. Czas na podsumowanie dzisiejszej przygody. Bardzo się cieszę, że udało mi się to potestować, gdyż w zeszłym roku, kiedy pierwszy raz miałem w rękach ATK, byłem dość sceptycznie do niego nastawiony. No ale cóż, trzeba się pogodzić z tym, że nie zawsze pierwsze wrażenie to jest dokładnie to, czym okazuje się po trochę większym postrzelaniu. Pamiętajcie o tym, że no z łukiem trzeba trochę popracować, żeby coś o nim móc więcej powiedzieć. Dlatego starałem się w zeszłym roku nie wyrażać opinii na temat tego ATK, z którego strzelałem. A myślę, że mogę coś więcej teraz już uczciwie powiedzieć. I moja myśl wygląda następująco. Max nadal jest świetnym łukiem. Czuć w nim teraz troszkę więcej myśliwskiego sznytu, kiedy zestawi się go z atakiem. Jest lżejszy i ma trochę bardziej przyjemny cykl naciągu. Szczególnie jeżeli no nie mamy jeszcze formy na łuk. Z drugiej strony to samo przekłada się na fakt, że ten cykl naciągu no zdecydowanie jest bardziej gąbczasty. Troszkę no czuć ten poziom entry level. On nie bardzo różni się cykle naciągu od łuków pokroju Sunlida X8. Oczywiście no sam sposób strzelania, jakoś wykonanie i tak dalej, to jest zupełnie inna historia. Tutaj mówimy tylko o samym feelingu naciągania łuku. Teraz co do ATK, no jest przede wszystkim cięższy od Maxa i to wyczuwalnie. Trzeba by sprawdzić w tabeli, polecam każdemu różnice podawane przez producenta, ale fakt faktem w rękach jest to łuk sporo cięższy. No oczywiście nie tak ciężki jak moja V3 czy Dominator, ale jednak czuć masę. Jego wielkość no jest widocznie większy, nawet jeżeli weźmie się go do ręki, od tak to czuć, że jest to kawał łuku. Feeling naciągania przypomina trochę łuki, które jeszcze 2 czy 3 lata temu były w midrange'u. I jest to łuk o trochę dłuższym cyklu ładowania ramion, czyli tam gdzieś, kiedy zbierają energię, to no ten cykl, kiedy ten większy naciąg musimy pociągnąć, jest trochę dłuższy. Myślę, że no ten nowy kam, który jest zastosowany, nie różni się znacząco od starszego modelu, aczkolwiek zestawiony do nogu drugiego widać jednak, że jest troszkę większy, troszkę dłużej będzie naciągał ten łuk. Co z pozytywów, i to chyba jest najważniejsze, myślę, że godnie zastępuje model, który już wyszedł. ATK jest bardzo fajnie strzelającym łukiem, z bardzo dużym potencjałem tarczowym, z bardzo dużym potencjałem fieldowym. Ładnie wyważony, będzie fajnym łukiem do początku strzelań sportowych. Niekoniecznie mówimy tutaj o strzelaniu na 50 metrów, no bo do tego raczej celowałbym chyba w Sunlida X10, która jest do tego wprost wymarzonym łukiem w budżecie. Ale kiedy chcemy ten łuk mieć w miarę kompaktowy, uzbrojony trochę bardziej w stylu bohunterskim, to ATK jednak szybciej, myślę, zacznie w waszych rękach robić lepsze skupienia niż stary Max. Myślę, że jeżeli ktoś chciałby popróbować swoich sił w 3D czy w fieldzie, a nie chce wydawać od razu pieniędzy na zestaw midrange'owy czy jakiegoś flagowca, to spokojnie na ATK, na dobrym osprzęcie, gdzieś tam po zawodach może pojeździć. Jedyne chyba co, to chciałbym odkręcić w przyszłości kiedyś rączkę z ATK i zobaczyć, jak jest to aluminium pod spodem. Bo tak jak nie byłem przekonany do rączki, którą miałem w laserze, a wydaje mi się, że jest dokładnie identyczna, jeśli chodzi o kształt, tylko ta jest gumowa, a laser miał plastikową, to z lasera lepiej mi się strzelał po odkręceniu rączki z samego aluminium. No ten łuk nie jest mój, więc nie będę nim tutaj przesadnie mocno kręcił i rozbierał go komuś. Generalnie in plus. Jeżeli traficie dobrą cenę, dobrą ofertę, to myślę, że nie ma się co zastanawiać. Jeżeli na waszym celem jest przede wszystkim celne strzelanie, to ATK będzie chyba jednym z lepszych wyborów w zakresie budżetowym.
Chciałbym jeszcze potestować nowe Berry. Aczkolwiek patrząc po samej geometrii i tym, że to są jednak łuki na dwóch kamach, to no to może być jednak łuk to trochę innym profilu, dla trochę innych strzelców przewidziany. W zeszłym roku testowałem dwa Berry dość intensywnie, Alaskana i kolega ma takiego Entry, też zestaw RTH z budżetu mniej więcej zbliżonego do ówczesnego Stingera. No i moim zdaniem, jeśli chodzi o komfort strzelania, tu już pomijając całą zabawę z ustawieniem, to jest to jednak w przypadku Berra łuk troszkę gorszy. I jakość wykonania w Berrach nigdy mnie jakoś nie przekonywała. Co do wykończenia kwestii, no to nie mam zastrzeżeń ani do Maxa, ani do ATK i tutaj myślę, że na tym poziomie cenowym to jest to całkiem fajnie wykończony łuk, bez jakichś większych niedoróbek. Nie ma też jakichś szwów widocznych, podlewach i tak dalej. Więc no chyba warto, jeżeli chcecie zacząć przygodę i nie chcecie kupować Chińczyka i moim zdaniem nie powinniście kupować najpierw łuku produkcji chińskiej jakiegoś za 600 czy 800 zł, bo prawdę powiedziawszy to im daleko jeszcze do poziomu, jaki prezentuje PSI, czy nawet BR, ten entry level. Jedyną chyba ofertą dla kogoś, kto chciałby spróbować, a jednak no, ten budżet będzie maksymalnie naciągał swoje możliwości, no to X8 z Sunlidy, ale jest to typowy hunter, duży bloczek, dość agresywny, a jednocześnie ta jakość wykonania no tutaj szał nie robi. Cena robi różnicę, no ale wszystko poniżej X8 to są zabawki. Naprawdę to jest inny świat i myślę, że jeżeli już, to posiedzieć chwilę, wyprosić na urodziny i dozbierać sobie do PSI. Używany Max też będzie fajnym wyborem. Tyle, że faktycznie, jeżeli myślicie o tym, żeby strzelać w kierunku jakiejś celi tarczowych, gdzieś jakiś filt 3D, czy nawet na początek na 50 metrów, żeby zobaczyć, że to w ogóle podejdzie, to ATK jest świetnym wyborem. Mam nadzieję, że coś tam Wam podpowiedziałem, coś tam rozjaśniłem. Mnie się na pewno rozjaśniło to, że ATK jest naprawdę fajnym łukiem i z chęcią będę Wam go polecał. Widzimy się, mam nadzieję, już niedługo, jeśli pogoda się utrzyma. Jest sporo nowych łuków, które gdzieś tam się u mnie przewijają. Chciałbym Wam ponagrywać. Nowe miejsce, trochę więcej czasu będziemy spędzać w lesie. Mam nadzieję, że już wkrótce się spotkamy i udanego. Do zobaczenia, cześć!